Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj przetestujemy aromatyzowany kwas szczawiowy w stężeniu 3,2%. Zobaczymy, jak on tutaj zadziała na pszczoły. On jest podgrzany. Powinien mieć temperaturę, jak tutaj czytamy na ulotce, 25 stopni w przybliżeniu. Tutaj zdjąłem sobie jakiś tam miernik temperatury. Zobaczymy, ile on tu ma. 28, ale zanim go przeleję tutaj do tego, to będzie miał mniej. I zaraz zobaczymy, jak to przetestuję na kilku rodzinach, jak to u mnie się sprawdzi. I jak się sprawdzi, to dam to reszcie rodzin. Kwas szczawiowy ogólnie jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o właśnie takie działania, jeżeli nie ma w rodzinie czerwiu. Z tego, co czytałem w opracowaniach, to ponad 90% skuteczności. No, zobaczymy, jak to będzie u mnie. Powinno się dawać 5 ml na uliczkę. Także ja tu mam strzykawkę 20 ml, czyli będę musiał tankować dwa razy. Zobaczymy, jak to się uda nabrać ze strzykawką. No, idzie dobrze w miarę. Kwas powoli naciąga. No i mamy 20 ml. Wkładki już wcześniej wyczyściłem. Teraz wam pokażę jeszcze. Także są czyściutkie. Tutaj mam odkłady, czyli rodziny nie są jakieś mega silne. Tutaj druga. Druga wkładka też jest czysta. Ogólnie zauważyłem, że jeżeli te wkładki wysuwamy tak mniej więcej o tak, czyli one nie są do końca, to bardzo wentylacja jest jakaś spoko. I po prostu na tych płatkach nie osadza się w ogóle woda, bo jeżeli je wsadzimy do końca, no to tam woda się skrapla i jest trochę lipa. Także na zimę wydaje mi się albo otwarta dennica, albo tak jak tutaj jest wsunięta częściowo, wtedy woda też nie spływa tutaj. Ona jest schowana, ale tam wentylacja od przodu jest dość dobra. Teraz na potrzeby tutaj zasunę je do końca. Tutaj mamy kwas. Tutaj jest otwarty jeden pojączek. Ja w tym roku pierwszy raz zimuję w ulach styropianowych. No ale tak zobaczyłem, że ludzie tak robią, to i ja tak zrobiłem, czyli otworzyłem jeden pojączek. Pszczoły pewnie siedzą gdzieś tam na dole. No i zobaczymy, polejem jest, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Cztery uliczki tutaj, rodzina jest dość, no nie jest, bo to odkład był, nie? Także nie jest jakaś silna. Aha, trzeba sprawdzić, ile to będzie 5 ml. 5 ml, dobra. Polewamy. Mamy jeden. Tutaj mamy 5, czyli... Aha, czyli przez cała podziałka to będzie 15. A, to dość dużo w sumie. Dobra. Jeszcze mililitr. One siedzą tam bardziej z przodu, wiadomo. Tutaj pszczół jest zapewne najwięcej. Mamy 10. Piętnaście. No i tam damy 20.
Czyli daliśmy 20 ml, bo one siedzą tam niżej, nie chcę im tutaj grzebać, tutaj po bokach chyba nie ma, a jak są, to bardzo mało, więc tutaj kwasu nie daję po zewnętrznych uliczkach. Tutaj mamy drugą rodzinę, też odkładzik, wiadomo. Te są bardziej skłębione. Nie ma tutaj jest jakoś dużo. Siedzą tutaj. Też damy tak jak tam. 5 ml na uliczkę. Ale tutaj siedzą przy ściance, więc tutaj też będę musiał dołożyć jeszcze 5 ml. No tutaj też 5 ml. Także zobaczymy, jak tutaj na tych dwóch rodzinach to zadziała. Jeżeli będzie osyp, no to zobacz, i nic z pszczołą się nie stanie w tym momencie, także damy reszcie. Witam wszystkie serdecznie. Dzisiaj mamy 8 dzień listopada i jest piękny oblot. Pszczoły się opróżnią dzisiaj, z tego co widzę. Miałem dokonać dzisiaj ostatniego zabiegu przeciwko warozie. Wczoraj polewałem pszczoły kwasem szczawiowym 3,2% aromatyzowanym w ulach styropianowych, bo wczoraj pszczoły nie latały, ale było powyżej 5 stopni. No i dzisiaj patrzyłem na wkładkach, to było tak mniej więcej od 0 sztuk do 13-14 sztuk, także ta resztka warozy zostanie dobita. No tutaj właśnie miałem dzisiaj też to samo zrobić, ale no widzę, że pszczoły latają, więc to nie za dobry jest moment na to. I pewnie zrobię ten zabieg albo jutro, albo coś takiego, jak będzie trochę pogoda taka, albo po południu po prostu, jak one przestaną latać. Tak, żeby ten zabieg był skuteczny. O, tutaj pięknie latają pszczoły. Mamy teraz godzinę gdzieś około 11. Czyli dawna była godzina 12, ale wiadomo, zmiana czasu. No tutaj pszczoły wszystkie, właściwie to wszystkie latają. Także spoko. Aby tak było na wiosnę. No tam coś słabiej, to wiadomo, w tych styropianowych to... Znaczy ocieplanych starych ulach, to tam to słońce zanim dotrze, to trochę minie czasu. No tutaj też latają. No w tych starych ulach sytuacja w zasadzie powtórzyła z tamtego roku, czyli matki bardzo długo czerwiły. Musiałem dokarmiać jeszcze inwertem. No ale tak to właśnie jakoś w tych ulach, nie wiem, to nie jest chyba kwestia uli, ale no jakoś tak się dzieje, że one czerwią jakoś mocno długo. To młode matki, to prawda, co prawda. Dlatego to też ma swoje znaczenie. Wszystkie tutaj latają. Tu z przodu nawet te małe odkłady, które tam były, też widzę, że coś wylatują. I tutaj, o, tutaj jakiś patyk. Trzeba go zabrać. Tutaj też pszczoły wylatują.